Byłabym bardzo zdziwiona, gdybyśmy się dowiedzieli jakichś szczególnie ważnych rzeczy. Już jeden z prokuratorów nie tak dawno mówił, że głównym celem prokuratury jest uspokajanie opinii publicznej. Więc zaprezentowano tutaj taki sposób uspokajający. Ale wszystko, wszystkie punkty, które tutaj użył pan prokurator, są wątpliwe, dwuznaczne i można je bardzo łatwo podważyć. Bardzo dużo mówiono o tych słynnych próbkach, które oczywiście dostaniemy w szczegółowym opisie. Moje pytanie jest takie, czy te próbki zostały przebadane tym samym urządzeniem, które spowodowało niepokój prokuratorów? Okazuje się, że nie, że próbki te zostały przekazane do Centralnego Laboratorium Policji i przebadane na nowych urządzeniach, które zostały niedawno nabyte i które nawet nie posiadają wymaganych do tych badań atestów. Więc cała jakby i procedura, i wiarygodność tych badań jest pod dużym znakiem zapytania. Ktoś, kto nie jest specjalistą z dziedziny chemii, tak? Czy nie miał styku z chemią, może się zadowolić częścią opisową. Ja na przykład niestety się nie zadowalam, bo z chemią miałem styk. W swoim życiu byłem technologiem procesów chemicznych i dla mnie część analityczna jest bardzo istotną częścią związaną z tą ekspertyzą. Mogę się wtedy zastanowić, jaka jest możliwość popełnionego błędu, czyli walidacji przeprowadzonego procesu badawczego i tego typu elementów. To jest podstawa. Natomiast to, co dzisiaj prokuratura tutaj zaprezentowała w przypadku tlenku węgla jest absolutnym kuriozum, ponieważ ofiary, u których pobierano i większość stwierdzano z badań tkankowych, nie były przez prokuraturę rozmieszczone w stosunku do potencjalnych źródeł tlenku węgla. Czyli nie uwzględniono w tej opinii takiego materiału, a to jest poważna wada. Ja mam bardzo dużo pretensji do prokuratury i zastanawiam się, czy im w ogóle zależy w jakikolwiek sposób na wyjaśnieniu katastrofy. Mam takie podejrzenie, że skoro już nie mamy wojska, dowództwo zginęło w Mirosławcu i w Smoleńsku, prokuratura wojskowa jest zbędna i że prokuratorzy raczej być może zajmują się odmyślaniem jakiejś przyszłej kariery, kiedy ten fakt nastąpi. A Smoleńsk zajmuje ich o tyle, o ile odczuwają potrzebę uspokojenia opinii publicznej. Prokuratura nie ocenia materiału dowodowego w zbiegu wszystkich swoich badań, a po drugie ma chyba problemy poważne z zadawaniem biegłym pytań, tak? Odpowiednich pytań. Dopiero wtedy, kiedy na wszystkie pytania biegli byliby w stanie odpowiedzieć, można mówić o jakimś poziomie kategoryczności swojej opiniowania. Druga sprawa to jest kwestia uniemożliwiania rodzinom zapoznawania się z pewnym wyprzedzeniem z tego typu opiniami, po to, żeby mogli procesowo złożyć wnioski o uzupełnienie tych opinii do biegłych. Wówczas dopiero można mówić, że te opinie są miarodajne, wiarygodne, zrobione poprawnie, czy reprezentują jakiś poziom merytoryczny.